To mnie podszedł jeden ze słuchaczy, przewitał się, ale zaczął tak dość emocjonalnie. Dlaczego cały czas mówi nie? Wszystkiemu, nie, nie, nie. Ja się zastanawiam, o co, co chodzi? Co się stało? Gdzież tak bardzo mówię wszystkiemu, wszystkiemu, nie? Nie, nie i nie. Nie polecam przynajmniej od tego zaczynać. No nie. Nie ma. No, ja jestem przeciwko tego, który mnie mówi totalnie nie, ale. ale tak, no w sensie, że tak się nie robi, no. Так не можна не оптималізувати систему, тим більше витрачати на продукцію, хтось мож, може колейне моє ні, Але ти не береш на таке ж міщення, як це так робиш. Я мишлю, я так мишлю собі, я не мовлю не всі кемо, я не вальчу з нажиндями. От самі так направда ходжі, чим є добрий проект на продукції, які повинні сповнити характеристики. Cześć, witam Ciebie w podcaście Biznes Myśli, a tu Władimir w praktyk praktyk tzw. sztucznej inteligencji. Już wdrażałem wiele modeli na produkcji, które pracują na siebie, czyli generują zysk dla firm. Podcastem, podcast powstaje przy wsparciu firmy Data Workshop, to jest spółka, którą ja założyłem i gdzie pomagamy firmom działać z ML w praktyczny sposób. W praktyce to oznacza. Że konsultujemy, pomagamy wdrażać modele na produkcję, ale również uczymy, jak to można zrobić. Tak jeżeli chcesz, aby ci też pomogliśmy, to skontaktuj się z nami. A mail zobaczysz w notatkach. Zaufali nam już wiele firm, w tym też znane. Zaczynajmy. Dzisiaj skupimy się na ważnym temacie, będziemy rozmawiać o wdrażaniu właśnie wdrażaniu ML na produkcję. Ta historia, dlaczego ten odcinek nagrywam jest dość ciekawa, bo kilka zdarzeń się wydarzyło i to mnie zainspirowało. Ale w skrócie, dzisiaj po pierwsze będziemy rozmawiać o tym, co ja nazywam jako paradoks danych, czyli w praktyce jak powiem, że dane są ważne, to prawdopodobnie będziesz kiwać głową, to postaw lajka, like, jak się zgadzasz z tym. Ale z drugiej strony, Twoje dane raczej nie uzyskają Twojej uwagi na tyle, na ile oni potrzebują. Po drugie, za dużo jest uwagi na narzędzie, i te pytania a propos narzędzia cały czas spadają, ale to nie jest najważniejsze. I znów prawdopodobnie z tym się zgodzisz, ale jak ktoś będzie realizować Twoje firmy, ten projekt, prawdopodobnie znów zaczną od narzędzia. I po trzecie, spróbujmy zrozumieć, czym jest dobry projekt na produkcję, jakie powinny spełniać charakterystyki. My powinniśmy mieć do tego zaufanie, mieć na tym kontrolę, audytowalność i w razie czego też móc naprawiać konkretne błędy, które nie spełniają nasze oczekiwania. Czy nam to daje prototyp albo efekt VAU? Wow? No właśnie, dosłuchaj do końca i dostaniesz bardzo fajne wskazówki też. A powiem Ci trzy historii, co najmniej trzy, będzie pewnie ich więcej, ale takie trzy use cases, w których wprost prosto jako data worship, jesteśmy teraz zaangażowani. Myślę, że to pobudzi Twoją też wyobraźnię i lepiej zrozumiesz co jest ważniejsze, co jest bardziej przy okazji, na czym warto skoncentrować się, aby faktycznie ML nie stał się pułapką dla ciebie i to nie było też kolejna historia, dlaczego ML nie działa. Bo pamiętaj, że w większości przypadków są różne tematy 80%, 90%, nawet jeżeli 50%, zwykle ML nie działa. Dlaczego? No to już popełnia się pop zwykły, taki popularny, W przypadku LLM, czyli kiedy mówimy o dużej modele językowym, pewne problemy, które występują też w klasycznym ML, oni tylko się nasilają. Ale zacznę od tego, co mnie skłoniło nagryw ten naczyn podcastu, bo to jest ciekawa historia. Miałem okazję występować z prezentacją, jak wdrażać ML na produkcję w Nvidia. I do mnie podszedł jeden ze słuchaczy, przywitał się, ale zaczął tak dość emocjonalnie. Dlaczego cały czas mówi nie? Wszystkiemu nie, nie, nie. ja się zastanawiam, o co chodzi, co się stało. Gdzież tak bardzo mówię, wszystkiemu, wszystkiemu nie. I on zaczął tłumaczyć, że on właściwie pracuje w banku, w dużym banku, tutaj w Polsce. I ma pewne doświadczenie, faktycznie też wdraża i akurat między innymi też używa te biblioteki, jak na przykład Longchain, bazy wektorowe, wszystkie embedinki. I jak gdzieś, jak popatrzysz na moje wcześniejsze odcinki, faktycznie adradzam pewne rzeczy. No i on pyta, no ale co w takim razie zrobić? Nie, nie i nie. Ja tak zacząłem z nim rozmawiać i fajnie ta rozmowa się potoczyła i w sumie ta rozmowa skończyła się na tym, że się zgodził na te rzeczy, które de facto, na których ja prowadzę. Jeśli popatrzysz uważnie na wszystkie poprzednie odcinki, to są poszczególne puzle, albo takie klocki, kawałki LEGA, które trzeba sobie poukładać. I teraz możesz sobie wyobrazić, że tam raczej nie ma przypadku. To znaczy, ja krok po kroku kieruję twoją uwagę w właściwy sposób i jeszcze nie wszystkie pozbierałam te klocki, które chciałbym e, przekazać i pokazać, i co jest ważne, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Z drugiej strony, już pewna masa krytyczna się zgromadziła. I mogę zacząć coraz bardziej podkreślać i układać w to taką logiczną spójność, o co mi tak naprawdę chodzi i gdzie warto się skupić. A druga historia, swoją drogą też e, z banku: e, człowiek, który jest na pozycji dyrektorskiej i musi podejmować odważne decyzje, no bo też są to zarządzanie większym budżetem, i ono mnie. E, podpytywał, właśnie była taka konsultacja o różne takie strategiczne decyzje. Swoją drogą też przy okazji dajecie znać, że też taka opcja czasem jest możliwa w przypadku, jeżeli jest jakiś konkret i jest potrzeba skonsultować, w którą stronę pójść, to jak najbardziej skontaktuj się z nami. Pomożemy. I teraz, jak rozmawialiśmy z nim i później przypomniałem w tym pierwszym, pomyślałam, pomyślałem, to chyba wszystko zasługuje na taki osobny odcinek podcastu, żeby co najmniej jeszcze raz to powtórzyć, żeby ja mogłem też wrać do moje mówić, słuchaj, tutaj przez godzinę wyjaśniłem pewne rzeczy, posłuchaj, a potem dobierzemy sobie szczególniejsze szczególiki. Więc taka jest motywacja. I teraz trzy historie, o których dzisiaj będę mówić. Plan jest taki: ja najpierw powiem w skrócie o tych historiach, później opowiem, jak w ogóle powinno się robić takie rzeczy. Mimo tego, że te wszystkie trzy projekty, o których będę mówić, są dość różne to ten algorytm, który, który będę proponować, który dalej poprowadzę cię, on jest spójny w takim sensie, że na tym etapie zrozumienia to jest podobna historia, mimo tego, że robimy inne, inne rzeczy, a później to co zrobimy, to zrobimy sobie taki match, popatrzymy sobie na ten algorytm, na te projekty i spróbujemy zrozumieć, jakie tam są wyzwania. Tak koniec zrobimy sobie takie podsumowanie, też odpowiem na różne pytania, zrobimy tu w notatkach różne pytania, które ja regularnie dostaję i będę na nich starać się odpowiedzieć. To co, zaczynajmy. Historia pierwsza. A, od razu powiem taki disclaimer. Ja oczywiście mówiąc o tych historiach nie mogę zdradzać za wiele. Nie mogę nazwać nazwy firmy, nawet branży, bo w niektórych branżach to są wyścigi, kto będzie pierwszy. Dlatego nie będę wchodzić w szczegóły aż tak bardzo. Chociaż ja myślę, ja tak myślę sobie, że jak te projekty skończymy, ja postaram się też przynajmniej kogoś zaprosić osób, które były tam zaangażowane, żeby oni sami wprost opowiedzieli, co się wydarzyło. No zobaczymy, tam akurat są różne rozgrywki i nie zawsze nawet są takie, że wewnątrz zespołu zespół nie chciał, żeby inne zespoły widzieli, że ktoś tutaj wspiera ze strony zewnętrznej, więc różnie to było. Z drugiej strony chciałbym cię zostawić z takim konkretem, nie padając to rzeczy, które nie mogę podać, ale z drugiej strony, że pobudzić twoją wyobraźnię. Więc zaczynajmy. Historia pierwsza. Nazwijmy to historia jako mentor. Czyli idea polega na tym, że istnieje sobie pewna organizacja, która w tej chwili już zajmuje się mentoringiem, czyli w praktyce to oznacza, że działka IT, tam jest bardziej nie tyle, że techniczna wiedza, możemy powiedzieć, że to jest taka wiedza dookoła, organizacyjna, menedżerska, liderska, no, gdzieś tam może temat techniczny również się pojawia. I celem jest przygotować, a może już krok stać, jak jest teraz. I ta organizacja w tej chwili działa w taki sposób, że zaprasza się ekspertów, którzy faktycznie się znają na tej wiedzy, czyli są praktykami, no i oni prowadzą takie, nazwijmy to różne warsztaty według pewnego programu. I pomysł jest taki, że jest tu kilka wyzwań. Przez to, że to są różne eksperci z różnych firm, no to każdy trochę inaczej to wykłada. Jest taka pewna niespójność, mimo tego, że są pewne standardy. No jak sobie wyobrażasz, że jest sobie człowiek, który pracuje w tej firmie, w innej firmie, no w każdej z tych firm działa to trochę inaczej, prawda? Więc ta spójność nie jest taka łatwa. A druga rzecz, która naprawdę to jest największym wyzwaniem, takich prawdziwych praktyków znaleźć nie jest łatwe. No bo to są ludzie, którzy pracują na co dzień, są mega zajęci, mają milion pomysłów w głowie, no i teraz chcemy ich zaprosić na jakiś tam dłuższy program, który trwa Ileś tam trwa, powiedzmy, kilka miesięcy i zaangażować. No, różnie to było, nie było takie łatwe. A z drugiej strony, kiedy daje wartość, no to się chce takie rzeczy skalować. I pojawił się pomysł, a co jeśli, właśnie to jest fajne, a co jeśli spróbujemy tę wiedzę acyfrować w taki czy inny sposób, żeby przynajmniej albo częściowo, albo nawet więcej, tylko częściowo, pomagać, mentorować przy pomocy tak zwanego AI. Czy w ogóle jest to możliwe? I to jest pierwsza historia projekt, w którym jestem zaangażowany w ramach wypracy Data Workshop. Druga historia, nazwijmy to egzamin. Wyobraź <noise> sobie, że jest powiedzmy szkoła zawodowa, tak, zawodówka to się nazywa, i tam ludzie się uczą takich w miarę prostych, ale życiowych rzeczy, tak, jakby nie będę teraz podawać czegoś dokładnie, ale możesz sobie wyobrazić, są różne branże. I teraz na końcu zwykle w takiej szkole jest egzamin, który trzeba zdać. Jak ktoś sobie ten egzamin zda, to dostaje pewną Kwalifikacje i może wykonywać ten czy inny zawód. I teraz wyobraź sobie, że chcielibyśmy stworzyć takiego asystenta, który by taki egzamin mógł zdać. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli taki asystent będzie w stanie zdać taki egzamin na tym samym poziomie, są jakieś różne e, opcje do wyboru, to w praktyce by oznaczało prostą rzecz, no, że coś ten asystent e, musi rozumieć nie? W, tej, w tej konkretnej branży. No i później to można bardziej rozszerzać, no i później to może być taki asystent, który podpowiada różne rzeczy, e, i nakładając później klasyczny ML, można łączyć tą wiedzę ogólną, która jest na egzaminie, plus ta moc prognozowania. Ja już nagrywam taki osobny odcinek podcastu, gdzie tłumaczyłem. Że klasyczne uczenie maszynowe nadal jest potrzebne, ono może pięknie współpracować z LLMami, gdzie LLM może mieć taką ogólną wiedzę, to co powiedziałem przedtem, na przykład potrafić dać egzamin, o ile go nauczymy dobrze, ale z drugiej strony też e, zintegrować się z innym narzędziem, nazwijmy to agentem, który będzie właśnie prognozować jakąś tam wartość, popyt czegoś albo inne rzeczy, które zależą od wielu czynników. I to jest historia. E, druga. E, w ogóle jeżeli chodzi o historię, to teraz bardziej tak opowiadam, e, jakie te historie są, a później będziemy bardziej rozwijać te konteksty. Historia trzecia. Nazwijmy tą historię jako helpdesk, tutaj na pewno nie mogę podawać nawet branży. <grych> e, no i to jest bardzo proste. Jest, jest sobie konkretna firma, dość duża, e, specjalizuje się na czymś konkretnym, to znaczy, że istnieje taki swój własny żargon. Jest dużo klientów, którzy o coś pytają. Istnieją ludzie i to tam zwykle się dzieli takie różne warstwy. No i ktoś na te pytania odpowiada. Jest sobie baza wiedzy, która zwykle gdzieś tam jest zawarta, powiedzmy, w JIR-ach albo podobnych takich systemach. No i człowiek sobie tam przegląda i to jest bardzo nieoptymalne. Ta kolejka jest dość długa i zarządzanie tym nie jest aż takie łatwe. Więc to są takie co najmniej trzy historie, które chciałbym dzisiaj poruszyć i jak do tego podchodzimy. Tak jak powiedziałem, tutaj są różne etapy. Zaawansowanie tych projektów, ale jestem wprost, każdy z tych projektów zaangażowany w ramach współpracy data workshop. I teraz, żeby lepiej było zrozumiało, o czym ja będę mówić i taki kontrast, gdzie zwykle popełniają się błędy, a powiem Ci tak on jeszcze jedną historię z boku, bo to pięknie pomoże zarządzać tymi kontrastami. Otóż, wyobraź sobie, że spotykam się z kolejną osobą, która mówi, słuchaj, ja tutaj już trochę słucham twoje odcinki, wszystko jest pięknie, mam pewne pomysły, jak wdrażać e, rozwiązania. Jedynie, co mnie martwi, to którą bazę embeddingową teraz wybrać. Czyli pytanie, które, albo trochę inaczej zadałem, ale generalnie chodzi o to, że na ten moment rzecz numer jeden, która martwi e, tę osobę, to którą bazę embeddingową wybrać. Kiedy pytam, no dobra, ale czy ty wiesz, co chcesz zrobić dokładnie? Jak ty będziesz mierzyć jakoś tego? Tak? Skąd się dowiesz, że jest dobrze? albo czy masz dane przygotowane. No i tam niby prawie wszystko gdzieś jest, ale jak zadajesz kolejne pytanie, to rozumiesz, że nie. totalnie właśnie jest nieprzygotowane. Ale to pytanie, to którą bazę? Taką czy inną? A może taką? A ta jest szybsza czy wolniejsza? Jaka jest różnica? <laughs> na tym etapie jaka jest różnica? Wszystko jednak on bazy wybierzesz. Problem polega na tym, że ty nie wiesz, co chcesz zrobić i jak zmierzyć jakość, czyli jak zarejestrować, że się udało, albo na ile się procent udało. To jest wyzwanie. To nie jest takie łatwe. Albo na przykład... Czy użyć chainy, czy nie? Co polecam, czy to jest dobre, czy nie? No to pytanie w ogóle jest bez sensu. Tak naprawdę, narzędzie to tylko i wyłącznie narzędzie, które może być przydatna, ale nie musi. I ja faktycznie w poprzednich odcinkach często mówię nie, ale to nie chodzi o to, że ja walczę z narzędziami, to jest bez sensu, tylko bardziej chodzi o to, co jest ważne. Czyli ja próbuję twój fokus przenieść z rzeczy nieważnych na rzeczy bardziej ważniejsze, takie, które faktycznie warto się skoncentrować, i dopiero później możemy sobie dobierać. Różne kombinacje. Albo e, jeszcze taka jedna historia, taka jak zaczniemy się tam dalej przychodzić. E, prawdziwa organizacja, taka dość duża, i no, naprawdę duże, e, Miliardy tam się kręcą, i oni teraz zrobią prototyp. Czyli idea polega na tym, znowu jakaś wewnętrzna baza wiedzy, chcą pewne rzeczy podpowiadać, jakieś podobne, już coś rodzaju, nazwijmy to holdeskę, chociaż niekoniecznie, ale jakbym nie mogę wchodzić w szczegóły, ale jest pewna baza wiedzy, będą konkretne pytania i będzie odpowiedź. I teraz oni mają taki pomysł, aby zrobić prototypy, więc e, robią to w taki sposób, że zaprosili trzech e, dostawców, e, żeby każdy z nich za, zaimplementował takie prototypy. No brzmi świetnie, nie? Czyli próbujemy zarządzać niepewnością. Super. Ja już miałem wiem, jaki tam budżet był dany, ale duży. E, I teraz na pytanie, które zadałem przy okazji, a jak będziecie mierzyć jakość? Czyli skąd wy się dowiecie, że firma A, czy firma B, czy firma C zrobiła to lepiej? A mówię, no właśnie, to jest dobre pytanie, bo tak się zastanawiamy, jak to zmierzyć i ja myślę, aha, dobra, skoro wy się zastanawiacie, to te firmy, które będą też to robić, też tego nie wiedzą. Ale najciekawsze jest to, że oni nawet nie zapytali o to. I ja myślę, to, to w jaki sposób to będzie robić? W sensie, no dobra, ja rozumiem, że możecie wziąć dane, możecie to jakoś tam przymielić przez te wszystkie bazy wektorowe i tak dalej, ale, ale tak, no w sensie, że tak się nie robi, no... так не можна оптималізувати систему, тим більше вражати на продукцію, коли ми не мислимо задуже на тему метрики сукцесу. Тому що бути однозначно зрозуміло, як то буде оціняно, ніж тільки так повіршово завожити, що щось нам подібне знайдемо і якось там відповімо. І то є такі полапки, які десь регулярно впадають, якщо ходжі о темати, зв'язані з LLM-ами, що задужище скупі на базах векторових, що задуже так Za dużo stworzyła taka pewna iluzja, taki bąbel, który ma sprawia wrażenie, że w tej chwili wystarczy wziąć taki totalny black box, ono tam jakoś pokroi te dane na kawałki, jakoś to już wszystko zwektoryzuje, czyli zrobi te podobieństwa, wróci do bazy wektorowej i będzie super. No, ja jestem przeciwko tego. To właśnie, jeżeli chodzi o to, że cały czas mówię nie, to właśnie naprawdę nie. Ja postaram się zaraz więcej podawać głowy też w tym odcinku, żeby to stało się oczywiste. Oczywiście po twojej stronie jest decyzja, co z tym zrobić, ale wydaje mi się, że warto co najmniej to posłuchać. Teraz, jak do te tematy trzeba podchodzić? Pierwsze, dane. I teraz dochodzimy do tematy, które nazywam paradoks danych. O co chodzi z tym paradoksem danych? Jak mówię na każdym szkoleniu, albo nie wiem, teraz mówię, albo na jakichś innych wystąpieniach, mówię, dane są ważne. I co dostaję jako wynik? Wszyscy kiwają klon. Tak, tak, dane są ważne. Właśnie, jeżeli się zgadzasz, że dane są ważne, postaw mi lajkę. Ja będę zbierać właśnie informacje zwrotne, że też dane są ważne. Ale problem, który polega, skoro to jest paradoks, że ja tak myślę, dobra, skoro dane są ważne, wszyscy rozumień, no to czemu dane nie dostają tak dużej uwagi, jak powinny? I teraz, co to znaczy w praktyce? I to jest taka bardzo prosta historia, że kiedy ja mówię, że dane są ważne to z, po drugiej stronie zwykle jest tak, że no tak, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, dane są ważne. Jakbym jest taki, tak, zgadzam się. I super, jakbym pogłaskaliśmy, zgadziliśmy nawzajem, wszystko jest super. Natomiast problem jest gdzie indziej. To nie chodzi o to, żeby z tym się zgodzić, tylko to chodzi o to, żeby pewne rzeczy trzeba wykonać na poziomie realizacji. Dla mnie po było to olśnienie, że właśnie <laughs> problem polega nie na tym, że ktoś nie wie, że dane są ważne. Problem polega na tym, że na poziomie realizacji tego się nie robi. <noise> I teraz, jeżeli w twojej organizacji, jeżeli w twojej firmie, jak na razie, nie ma twardych, jednoznacznych reguł, jak zarządzasz jakością danych, ja ci gwarantuję, że twoje dane nie są gotowe dla ML. To znaczy, oczywiście możesz próbować ro robić pewne rzeczy, ale szansa, że jeżeli te dane wcześniej nie były zadbane w taki sposób, żeby można było te dane zaufać w kontekście ML... To się nie wydarzy przez przypadek. Przypadki różne mogą być, ale w tym przypadku, no ja przynajmniej w życiu swoim nie widziałam ani jednej firmy, w której była taka sytuacja, że nikt za bardzo nie dbał o danych w takim kontekście, jak to rozumiem, przez ML, i nagle wszystko było dobrze. No bo tak naprawdę każdy z nas rozumie jakość danych po swojemu. Czasem wydaje się, że jak dane zapisujemy na przykład nie do Excela, a do prawdziwej bazy danych, no to już działamy jako fachowcy, nie? A jak mamy już hurtownie danych, no to w ogóle o czym mowa? Jesteśmy super profesjonalistami. I teraz to są takie pewne kroki. I teraz faktycznie baza danych, hurtownia, super rzeczy, są przydatne. W szczególności jak masz danych trochę więcej, tak on big data, to są rzeczy przydatne. Ale czy to jest wystarczające? No zwykle nie. Bo tak naprawdę, jak mówimy o jakiejś większe organizacje, a nawet i mniejsze, no to mamy różne źródła danych. Zaczynając od takich bardzo prostych rzeczy, jak na przykład nie wiem, faktury, tutaj sprzedaż, tutaj marketing, jakieś promocje, różne rzeczy się dzieją i żeby połączyć te rzeczy nie jest tak łatwe. Albo w Przemyśle popatrzymy, albo w jakąkolwiek inną branżę weźmiemy. Mamy różne źródła, te dane jakoś dopływają, coś się zmienia, biznes non-stop musi się modyfikować i teraz, jeżeli nie mamy takich twardych reguł, jak tym zarządzamy, no to nie będzie fajne. Też ważna rzecz. Dany nie mogą być idealne w tym sensie, że życie płynie rzeką. To znaczy, cały czas coś się zmienia. I w praktyce to oznacza, że nie ma opcji, no takich realnych projektach. Przynajmniej ja nie wiedziałam, że w realnych projektach było takie opcje, że da się tak zdefiniować wszystkie dane i też wstecz, że będzie idealne. O tym nie mówimy. Nie mówimy o idealnych przypadkach. Ale też nie mówimy o takich skrajnych przypadkach, że jest za źle. Mówimy o pewnych definicjach. I teraz dane mogą mieć definicje. To jest osobny wątek, jak gdzieś tam już występowałam na prezentacjach. Myślę, że ten wątek warto poruszyć być może w osobnym odcinku, ale idee polega na tym, że chcemy zarządzać danymi poprzez definicję. I teraz, czym jest definicja? Okazuje się, że to też, też nie jest takie łatwe. Bo możemy powiedzieć, że definicja to jest to, o teraz pogadaliśmy. Ja na przykład mówię, słuchasz. Super, jakbym brzmi jako definicja. No właśnie nie. I definicja to, co my wprowadziliśmy w Data Workshop, e, akurat nie wiedziałem, żeby tak gdzieś było indziej, ale wymyśliliśmy to pod nasze konkretne potrzeby, żeby umieć się dogadać. To prowadziliśmy tak, że definicja ma różne poziomy zaawansowania. Jeden poziom to jest właśnie na poziomie mówienia, drugi poziom to na poziomie pisania, czyli wysyłasz maile i niby tam o czymś mówisz. Trzeci poziom to już na poziomie kodu, czyli bardziej pokazujesz kawałki kodu i w tym kodzie faktycznie pojawia się znacznie więcej poszczególnych reguł, które definiują te czy inne skrajne przypadki. I kolejny przypadek, który już jest bardziej taki ciekawszy, to już jest na poziomie wprost danych, czyli mamy konkretne koło kodu, konkretne dane Nakładamy to na drugi i pojawi się konkretny wynik z tymi danymi, i później wprost dane wykorzystujemy. I te dane są w tym przypadku zobrażone. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, chodzi mi o to, że jeżeli nie zadbamy o taki poziom szczegółowości definicji, to szansa, że każdy z nas rozumie to trochę inaczej, znacząco wzrasta. Spróbujmy podsumować to, co powiedziałem teraz. Dane są naprawdę ważne, i to nie chodzi tylko o to, żeby pakiwać glową. Tak, tak, wszyscy o tym wiemy. Chodzi o to, aby wykonać pewne kroki. Który są konieczne, a jakie to są kroki, to już zależy. To już nie jest taki łatwo, że powiedzieć, wszystkie projekty e mail mają zrobić to i to i to. Tutaj są różne kombinacje, ale w skrócie chodzi o to, że te danych musimy mieć zaufanie i też mieć ten kontekst, że dane są problematyczne, <laughs> mówiąc, po nie ma danych nieproblematycznych. Ja nie wyobraziam sobie, że istnieje normalny, prawdziwy biznes, w którym nie ma problemów w danych. No, To jest dziwne. To właśnie jest dziwne, że w danych nie ma problemów. To brzmi może paradoksalne, ale z punktu widzenia mnie jako obserwatora i dotykania prawdziwych problemów, dla mnie było bardzo zaskakujące, że mamy dane, a tam nie ma problemów. Ja, ja pamiętam nawet w podcastie, jak sobie cofniemy się tak bardzo dawno e, wstecz, e, gdzieś tam, jak to zaczynało, to na przykład mówiłem, że na przykład w Telka albo w bankach, oni na pewno mają pięknie wszystko poukładane, ale później, kiedy zacząłem prosto dotykać te projekty, ja byłem przerażony i ja myślałem, że to jest znacznie lepiej poukładane. I myślę, no dobra, no, jest tak jest, taka jest rzeczywistość, czyli to nie chodzi o ocenianie, tylko o obserwację i docenianie i rejestrację tego jako fakt dokonany. No więc. Tak to wygląda. I teraz idąc krok dalej. O danych porozmawialiśmy. Teraz e, przesuwajmy się w kierunku LLM-ów, bo załóżmy, że chcemy stworzyć albo asystenta, albo takiego chatbota i teraz LLM nam może pomóc. LLM posiada pełną wiedzę. Na przykład mówimy o takim czym, że mamy czatek GPT lub jakikolwiek inny GPT, albo tam e, Anthropic firma, która generuje nam klodę lub tam podobne firmy i chcemy zastosować. I teraz są różne opcje, jak my to rozumiemy. Jedna opcja jest taka, że my zakładamy, że prawie nic nie pisząc, tam jakiś taki głupi prompt i on od razu da odpowiedź. Nie? I to jest taka najbardziej optymistyczna opcja, którą często ludzie wpadają w pułapkę, myśląc o obecnych rozwiązaniach, że LLM po prostu już jest super geniuszem i potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania. I faktycznie LLM potrafi zaskoczyć, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Natomiast w tych wszystkich trzech projektach, które dzisiaj wymieniłem, mentor, tam gdzie mamy helpdeska i tam gdzie mamy zdanie egzaminu, w tych wszystkich trzech projektach sam LLM nie załatwi wszystkich problemów. I wtedy pojawia się pytanie, to w jaki sposób ja mogę tą wiedzę dostarczyć? Jakby, jak mogę zrobić coś, aby LLM odpowiedział na pytanie, na które spódło nie stanie odpowiedzieć? І тут існуєш різні опції. І зараз перша опція, яка звикли приходить до голови, та тиче Tuning, тюнінгу Чи біжемо собі дуже модуль, тим чи інні. Теж дуже фірми нам дозволяють дотюнковувати моделі. Чи навіть як маємо моделі замкнені, то рівніж можемо їх дотюнінгувати. Ну, вже мені світні. І звикли то, що хоче зробити, то хоче ще взяти такий модуль, i w ten czy inny sposób wykonać tak zwany fine-tuning, to się wydaje, że wtedy model będzie douczony. Ja osobiście nie polecam przynajmniej od tego zaczynać. E, no, oto jest osobny odcinek nagrany i to jest może kolejne moje nie, ale to nie bierze się do tego, że mi się nie chce tak robić, bo trzeba powiedzieć tak, technicznie dotrenować model LM obecnie nie jest już aż tak trudne, w szczególności jak mówimy sobie o zamkniętych modelach, nie wiem, tam w OpenAI czy tam podobnych, oni naprawdę ułatwili ten proces. Wystarczy tam dostarczyć nowe dane, Klik, klik i to już w miarę, w miarę działa. Natomiast problem jest taki, że dostrajanie modeli to w praktyce oznacza, że model się zmienia. I niby tego chcieliśmy, no bo chcieliśmy model zmienić, ale to naprawdę oznacza, że model się zmienia. I to niekoniecznie w sposób jednoznaczny kontrolowany, bo nam by się chciało, że jak trenujemy model, to my dodajemy tylko nową wiedzę, ale nie psujemy starą. Tak? Po prostu tak. w sposób chirurgiczny coś dokładamy tego nie było, dołożyliśmy i już to mamy. I nawet jeżeli potrafimy nauczyć jednoznacznie tych nowych rzeczy, co też nie jest takie łatwe, ale załóżmy, nawet jak potrafimy nauczyć, to nikt nam nie gwarantuje, że my nic nie zepsuliśmy. I problem, który też tutaj jest, to nie jest takie łatwe wykryć, a co zepsuliśmy. No bo jak to wykryjesz? Nadal masz model, który możesz sobie zapytać i teraz możesz przygotować serię testów. Zaprawdźmy to, sprawdźmy tamte, na przykład, nie wiem... E tysiąc testów, albo jeszcze więcej. Tylko po pierwsze, tysiąc testów w tej sali nie jest dużo, no bo co to jest tysiąc? No sprawdzisz pewne rzeczy, ale niekoniecznie wszystkie. A po drugie, to też zajmuje czas, kosztuje i teraz, jak często będziesz ten fine tuning wykonywać? Jeżeli tylko raz, no to jest dużo pracy, albo powiedzmy raz. Ale też zwykle taki fine tuning trzeba było wykonywać częściej. Dlaczego? No bo nowa wiedza przybyła. A jeszcze weź pod uwagę, że jeżeli mówimy o tym, że nie każdą wiedzę musi zobaczyć każdy, na przykład mówimy o konkretnej firmie, no to mamy tam pewne granulacje, tak? że powiedzmy, to może zobaczyć zarząd, to może zobaczyć inna grupa, to jeszcze inna grupa. I to wszystko by oznaczało, że musimy mieć więcej niż jeden model, tak? Czyli jeden model na przykład dla zarządu, drugi model dla grupy B, trzeci model dla grupy C, nie wiem, dla sprzedawców, marketing itd. I teraz już musimy odcinkować nie jeden model, tylko trzy, a potem jak przymnożymy jeszcze inny wymiar, to już 50 albo tysiąc. I jak sobie słuchamy, rozważymy o tym, to w jaki sposób moglibyśmy będziemy zarządzać tą kontrolę? No dla mnie wydaje się, to jest taka ścieżka, która oczywiście zawsze wszystko można zrobić i można tą stronę pójść. Natomiast pod kątem kosztów, to brzmi. Bardzo podniżanej straszliwej. Dlatego mówię, że owszem, ten fajny może gdzieś tam się pojawić. W większości przypadku nie potrzebują, ale może gdzieś się pojawić i nawet jeżeli się pojawi, to na pewno nie jako pierwszy e, krok. To wtedy pojawi się, a co dalej? No i wtedy pojawi się tak zwany słynny rak. Na temat rak ja już nagrałam osobny odcinek. Właśnie wracając do tej historii, które kolega do tej pory zaczął podpytywać, powiedział, ale czego mówisz wszędzie nie, nawet na rak? I teraz na sam rak, jako koncepcja, ja nie mówię nie. Ja mówię nie na ten rak, który teraz stał się w mainstreamie. W mainstreamie robi się to w taki sposób, że narzędzie stawia się na pozycji numer 1, a problem biznesowy na pozycji numer 2, albo jeszcze gdzieś dalej. I to fajnie daje takie prototypy, efekty wow, ale z takim czymś na produkcji lepiej nie wierzyć. To jest, to jest taka główna rzecz. I teraz mówiąc o raku. Co ja mam na myśli, jeżeli chodzi o to rzeczy, które popieram, a co nie papieram? Spróbujmy to zrozumieć. Sam rak jako koncepcja oznacza prostą rzecz. Mamy zewnętrzną bazę wiedzy. To mogą być różne pliki, różne bazy, różne systemy, natomiast zakładamy, że tam jest pewna treść, załóżmy postać tekstu, na razie mówimy o tekście, bo też może być na przykład ale tak, żeby troszkę uprościć, bo mechanizm będzie podobny, tylko bardziej złożony. Załóżmy, że tam jest tylko tekst, mamy różne bazy wiedzy. I teraz zakładamy, że jak wyciągniemy pewnego kołaka wiedzy z tej naszej bazy wiedzy i dostarczymy do prompta, то модуль буде в стані то полончити. Що це означає в практиці? В практиці це означає, що маємо оригінальне питання, яке достали до житковника. Ну, наприклад, в який спосіб може зресетувати хасло. Так? І звичайно, що якісь системи там більш зважені, ніж тільки просто. І зараз маємо питання, маємо бази в'єдзи, де докладно описана інструкція, в який спосіб можемо зресетувати хасло, то тоді робимо такі дві речі. По-перше, біжемо то оригінальне питання, по-друге, Bierzemy ten kontekst z naszej bazy wiedzy i doklejamy jako takiej kontynuację tekstu, czyli w praktyce ten prompt, który wyślemy do naszego modelu LLM będzie zawierać informację, co zapytał użytkownik, jaki jest kontekst, jaka jest instrukcja i też mentalnie możemy poprosić o styl, na przykład czy może tak on się wypowiadać, czy nie, czy bardziej formalny, czy mniej formalny, możemy tam dobierać te styli. W ten sposób pojawi się nasz prompt i to przekazujemy już do modelu LLM. To, co oczekujemy od modelu LLM, oczekujemy to, żeby on nam uzyskał odpowiedź. I zaraz jeszcze kilka rzeczy wyjaśnię to dokładnie. I teraz my bierzemy ten prompt i dostarczamy do modelu LLM i to, co oczekujemy, to oczekujemy na odpowiedź. I teraz zobacz, mocna strona modelu LLM, dobrego modelu LLM jest taka, że mając pytania i mając konkretny kontekst, on jest w stanie wnioskować jedno z drugiego i odpowiedzieć. Ważna rzecz jest tutaj, bardzo ważna, krytyczna właściwie rzecz jest taka, że jeżeli ten kontekst, który my dostarczymy, jest niewłaściwy albo zawiera niewłaściwe informacje, no to model LM odpowie źle, bo ten kontekst odgrywa najbardziej kluczową rolę. To jest jedna rzecz, która gdzieś tam się gubi i ginie, jeżeli chodzi o zrozumienie tej pułapki. Bardzo ważna, kluczową rzeczą jest dostarczyć taki kontekst, który faktycznie zawiera odpowiedź. і не завіра блендна інформації. І зараз, зробиться, що дія, якщо трактуємо наші дані як дуже ворог, і, і країмо то на кавалки. По-перше, біжемо собі мноство трещі, ділимо її на, на певні пачки, які не до кінця сон подобні до чим. Наприклад, можемо табельку розірвати собі на три кавалки і згубити певну інформацію. Наступні в такому класичному подачі біжемо ембедінки, чи бази векторово, записуємо подобенство, чи певну інна репрезентацію. Маємо кавалки тексту, чи літерки наші, I konwertujemy tą informację w inny sposób informacji, gdzie opisuje się pewna semantyczna zależność, która w jakiś tam sposób zawiera sens, ale podobny sens, to jest ważne, podobny sens. I później, kiedy my wyciągamy sobie e, potrzebne konteksty, to wyciągamy podobne rzeczy. Teraz, jeżeli idziemy tylko i wyłącznie tym mechanizmem, to szanse, że wciągniemy jakieś przypadkowe kołaki tekstu znacząco nam wzrasta. Ja na jednym z swoich szkoleniach pokazuję przykłady, jak dostarczając losowe informacje do kontekstu, możemy totalnie zmylić model LLM. I to jest taka ważna rzecz, ważna historia. Taki wniosek numer jeden, kluczowy wniosek, jeden, który będzie dość ważny w zrozumieniu, że narzędzie to tylko narzędzie i jaki problem chcemy rozwiązać. Problem w tym przypadku, który chcemy rozwiązać, jest krytyczny, jest na naszy, naszą odpowiedzialnością jest to, żeby faktycznie zbudować taki mechanizm, który zapewni nam Вичинкання докладні тега контексту, тобто тега колоку тексту, który nam jest potrzebny. I czasem to jest tak, że to jest tylko w jednym miejscu, tam tak jest przychowane, ale zwykle, albo często, może być też taka sytuacja, że to jest trochę tu, trochę tu i trochę tu. I często może być też taka historia, że to nie jest tak pięknie poukładane. Bo Na przykład w tematach prawnych mamy jakiś tam paragraf, punkt, i tam jest łatwo zbudować tą strukturę, chociaż też jest mnóstwo pułapek, bo tak naprawdę tu gdzieś tam się aktualizuje, to trzymanie tego też nie jest takie łatwe. Ale tam przynajmniej narzuca się prawnie pewna struktura. Ale też niej duża baz wiedzy, takich innych niż prawne gdzie ta struktura po prostu mogła w ogóle nie istnieć. To znaczy, jakieś tam numerki mogą być, ale to jest tak no tak nauka. <gry> I teraz, żeby dobrze tym zarządzać, to to, co chcielibyśmy zrobić, to chcielibyśmy tą strukturę zbudować. I teraz, mówiąc o jakości danych, to z jednej strony chcemy mieć zaufanie do danych, czyli na przykład mamy faktycznie te treści, których chcemy mieć, że tam jest, nie wiem, zgodnie z prawem, albo zgodnie z wytycznymi, albo tam czymkolwiek, co, jest, co tam jest ważne, na przykład jak robimy to muszą być konkretne te reguły, na których chcemy na których chcemy się opierać i uczyć, ale z drugiej strony też chodzi o struktury, czyli w praktyce to oznacza, że ta struktura danych pierwotna, albo ta surowa struktura danych, może się zmienić pod inną, która będzie nam potrzebna, aby móc na tych danych działać. No bo znowu, naszym zadaniem w tym przypadku jest zbudować tak zwaną włóżkiwarkę, a ta włóżkiwarka to w tym ragu to jest R. I teraz zwykle, w tym mainstreamie, który, na co ja mówię zwykle, nie, e, mówi się tak, że bierzemy sobie reprezentację wektorową, czyli embeddingi i poszukujemy podobne kawałki. Nie mówi się za bardzo o tym, jak zrobić tą strukturę i tak dalej. Bardziej jakieś czanki, podobne czanki i wrzucamy to i niech LLM sobie jakoś tam poradzi. No, no i to jest pewien problem. To jest pewien problem, bo tak naprawdę, powtórzę to, co powiedziałem przedtem, jeżeli my dostarczamy błędne informacje, to możemy zrzucić tą odpowiedzialność ze siebie na model LLM i powiedzieć, drogi LLM, My chcemy ten problem zalogować dla ciebie, więc zrób jak najlepiej. No to ty LLM próbuj zrobić jak najlepiej, ale czy to będzie wystarczająco dobre dla ciebie? Już niekoniecznie. I tutaj wracając do rozmowy, o którym powiedziałem, że wszędzie mówię nie, kolega właśnie mówi, no ale słuchaj, tak naprawdę też te czanki mogą być bardziej zaawansowane. Możemy na przykład zatrudnić albo poprosić inny LLM, aby nam podpowiedział, w jaki sposób poukładać tę strukturę. No to wtedy już mamy to lepiej przygotowane niż tylko tak w sposób techniczny. No i to już brzmi bardziej sensownie. Ale zwróć uwagę, że to jest zupełnie osobny krok. To jest taki krok, w którym my chcemy pomyśleć o tym, jak chcemy pokładać dane. I tutaj akurat też nie jest takie łatwe, że po prostu zatrudnimy inny LLM i już będzie teraz dobrze. Ale to przynajmniej w tym kierunku dąży, bo przynajmniej w tym przypadku wybrzmiała zdanie, że możemy popracować nad strukturą danych. як це ми типу То є значно ліпі, ніж в Україні крок помінуть. І зараз йдуть далі, мої з тим рагу, і та літера R, чи тен ретрівал, це то в практиці означає. Тен ретрівал ваш не то означає, то я то називаю як вушківарка, чи в якийсь спосіб можемо цю інформацію знайти. І зараз мамо різні механізми. То може бути так, що ми собі укладаємо таку структуру, в якій мамо якісь такі фолдери, folderach i tak dalej. I później to, co moglibyśmy zrobić, to nawet za bardzo komplikując sytuacji pokazać naszemu modelu LLM, jaką strukturę mamy. I model LLM wybierze, bo akurat to może zrobić całkiem dobrze, że potrzebujemy tylko taki plik. Albo może napisać kawałek SQL, albo coś jeszcze może zrobić. Natomiast ważne jest to, żeby tak przemyśleć struktury danych, które, którą posiadamy, którą mamy, aby później faktycznie to przekazać. I teraz jeszcze taka jedna ciekawostka, która lepiej pomoże zrozumieć, o czym ja mówię. Rozmawiam z innym człowiekiem o innym projekcie i on mówi tak, no słuchaj, ja tak naprawdę słuchałem twojej opinii, tutaj gdzieś tam szkolenie twoje przerabiałam, wszystko zrozumiałem, ale powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz. No bo ja pytam eksperta, od czego zależy to, to i to i on ja mówi, że najpierw sprawdzam to, potem to, potem to, ale z drugiej strony tylko ten ekspert ma tą ścieżkę w swojej głowie. І зараз, як можна то витягнути? Ну, як можна то витягнути? Ну, важливо, щоб то витягнути, тим чи інший спосіб, спосіб цифровий. І якщо так не зробимо, ну, то не буде чуду, не, не буде магії. Так, наоборот, то, що має стати, то в якийсь спосіб мусимо витягнути ту віду, так, щоб ця структура ще з'явила в спосіб тварди. І взагалі, важлива мисля, яку я зараз проводжу. Ми хочемо уважати LLM як наженжя, też jako narzędzie, zwróć uwagę, nie jako rozwiązanie, jako narzędzie. Bo LM jest narzędziem, to on nie jest produktem. Pewien błąd, który się pojawił, jeżeli chodzi o czat lub podobny, to zaczęło się pojawić takie złudzenie, że to jest produkt. No nie, to nie jest produkt, to jest narzędzie, <gry> które może być albo przydatne, albo nie. Zależy tego, gdzie to będziesz stosować. I teraz ważna myśl jest taka, że jak bierzemy to narzędzie, to my jako ludzie, jako architekci tego rozwiązania, powinniśmy zaprojektować ścieżki, czyli albo TOR, jak to nazywam, czyli dokładnie prowadzić ten LLM w taki sposób, żeby później wiedzieć dokładnie, w którym miejscu ewentualnie się wkleił ten model, czyli mam jakiś konkretny przypadek i to nie działa. I mówimy, aha, dobra, jak było takie pytanie, to on poszedł tutaj, tutaj, tutaj i tutaj faktycznie coś poszło nie tak. To wtedy po prostu... Naprawiamy tę ścieżkę. Zmieniamy jakieś reguły, e, zmieniamy nie wiem, coś w SQL naszym albo tam w jakimś zapytaniu No tak, człowiek, mamy konkretny plan i my widzimy dokładnie, to jest ważne, my widzimy dokładnie, jak ten LM poruszy się, żeby podjąć tę decyzję. Na przykład najpierw jest ta część związana z wyszukiwaniem informacji, Пужне зачень, коли вужкювалиш, можеш завжди знати цю інформацію і в той час цю інформацію робимо до клямо до промпта, пужне в якийсь спосіб справзамо собі ружні промпти, ружні моделі і як собі вони співстим разом. Dobra, teraz jeszcze kilka rzeczy, które warto powiedzieć tutaj w tym projekcie. Powiedziałam o ważności danych, o strukturze, powiedziałam o lom ach powiedziałam już na temat wyszukiwarki i że ta wyszukiwarka jest ważna i nie tylko Embedding jest w stanie to załatwić, nawet taka klasyczna wyszukiwarka, która poszukuje po słowach kluczowych, nadal jest ważna i konieczna i zwykle ona gdzieś tam pojawia się prawie, no, we wszystkich nie powiem, bo tak nie można mówić, ale dość regularnie nadal się pojawia. Ja zresztą robiłem też takie szkolenie, w którym pokazywałam, że stare dobre rozwiązania, takie jak TF, DF lub podobne, naprawdę nadal rządzą. Mimo tego, że oni niby są gorsze i tam wiele innych rzeczy, ale naprawdę czasem potrafią robić bardzo dobrą robotę i to nawet w języku polskim, swoją drogą. Tam oczywiście jest pewien preprocesing, jakieś tam lemy i tak dalej, trzeba było porobić z tym tekstem, ale pewne rzeczy naprawdę robię lepiej w w jak mówimy o takie konkretne słowo klucze, które są ważne. Po jakieś tam synonimy, możemy zbudować, no da się tym zarządzać. To jest, to jest w ogóle taka ciekawa historia, na ile stare, dobre rzeczy, które mogliśmy kontrolować, nadal mogą być e, przydatne. Kolejna rzecz, która to jest ważne, którą trzeba powiedzieć, to jest tak zwany frontend, no bo tak naprawdę możemy później konsumować na różne sposoby, znaczy tutaj jest rzecz bardziej, co my chcemy użyć. I teraz to może być jakieś albo gotowe rozwiązanie, albo jakieś tam dookoła, coś przypominające ChatGPT, GPT, ale jeden z przykładów to jest tak, że to, co my zwykle robimy: wyobraźmy sobie, że mamy to rozwiązanie, to jak będziemy go konsumować, czyli w jaki sposób. Ktoś będzie używać tego rozwiązania. I teraz mówię, no to będzie jakaś taka stronka, albo coś tam, albo w sposób interaktywny, albo w inny niż interaktywny, będzie z tym pracować. I jeszcze ważna rzecz, która tutaj sobie patrzę też tatki, żeby nie to jest temat związany z monitoringiem. No chcemy to wszystko monitorować, te wszystkie przepływy, w których miejscach, dokładnie coś się odbyło w, w każdych tych krokach. I teraz mówiąc o, o tej całej strukturze, której teraz trochę spuciłam w tym sensie, że na to mam osobny kurs żeby popracować z tym, teraz próbuję pokazać taką strukturę i popatrzeć na te przykłady, które powiedziałem przedtem. Przypomnę, że było takie trzy przykłady. Pierwsze to mentor, drugi egzamin i trzecie helpdesk. I teraz zobaczmy, jeżeli chodzi o mentora. Jakie tam były wyzwania? Otóż, e, chcemy zbudować tego mentora, więc musimy zacząć od danych. I w tym przypadku, czy były dane? No właśnie, z danymi jest problem. Bo z jednej strony wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. No, які ж там прэзентацыі, быў які ж там матэрыялы быў. Падаце, жа е, выдаце, ж можна проста прэзентацыя, там паскановаць і ж ба добража. Але казачне там мышлі троха бомббі, то разуме жама. І проблем за раз'езд. To trzeba te dane pozbierać. I teraz są różne opcje, które można pozbierać. Między innymi to właśnie pracując z ekspertami, bo tam jest też dużo takiej komunikacji na żywo. No te rozmowy tam w różny sposób można też jakoś przyprocesować, poukładać jakieś mapy potworzyć i tak dalej. Ale ważna jest rzecz, że jak przychodzisz prost do projektu, no to rozumiesz, że pewnych rzeczy po prostu nie ma. I to know-how, który z jednej strony gdzieś tam się wytworzyło, i tam, no tam są różne pliki, są różne informacje, są różne rzeczy gdzieś tam dookoła, ale z drugiej strony powiedzieć w ten sposób, że w tej chwili mam pięknie poukładane dane i możemy jako kontekst dostarczyć do modelu L, nie możemy, niestety. Druga rzecz jest taka, czy możemy jakoś łatwo zrozumieć, jak ocenić jakość. To jest kolejne wyzwanie w tym przypadku, bo nie jest tak zwany arena leaderboard lub podobne, albo czasami jest złudzenie, że na przykład GPT-4 lub tam inny jest najlepszy w tym i we wszystkim e, może być najlepszy, ale to nie jest prawda, bo ja już no to nagrywam osobny odcinek podcastu związany z metryką sukcesu i w leaderboardach. W Twoim przypadku ważne jest to, żeby model robił dokładnie to, co, na czym Ci najbardziej zależy, czyli na Twoim problemie, a Twój problem biznesowy. I teraz to wcale nie jest tak, że jeżeli któryś model w tej chwili jest na pozycji numer jeden w literboardzie ogólnym, to będzie też dla ciebie najlepsze. To tak nie jest. Mało tego, nawet jeżeli my zawężamy konkretny problem, na przykład do programowania, to nadal nie jest tak, że któryś model jest zawsze najlepszy. Ja, kurczę, tej chwili, jak nagrywam, to polecam, na przykład, Sonet 3,5, jeżeli chodzi o e, takie rzeczy związane z kodowaniem. No i o jeden też jest dobry, jeżeli chodzi o te najnowsze modele. Ale z drugiej strony, to co się okazało, jeżeli chodzi o takie praktyczne życie. то навіть як за венжами джавка з програмування до SQL, чи є ще венжі в входіми, то оказується, що навіть в SQL є такі пшпадки, чи там і там SQL, але трохи інні пшпадки, там, які маємо, то в одному пшпадку ліпіше справді один модуль, а в другому пшпадку – другий модуль. Чи навіть як сходимо на пожим програмування, пішні на пожим SQL, то навіть в тим пшпадку не є так єднозначні, що, напевно, тен модуль, або тен буде завжди найкращий. Różnie to było. I ważne zrozumieć, właśnie od czego to zależy, jakie mamy kategorie. I może być też tak, że w Twoim projekcie mogą być dwa modele albo trzy modele. Wiadomo, tak. to jest też taki kompromis, czy warto utrzymywać tyle, na ile to jest gorzej, lepiej i tak dalej. Ale problem, który mamy pod spodem, to mimo tego, że wydaje się, że to jest coś podobnego, to okazuje się, że nie. Że w tym problemie, który mamy, mamy tak zwane podproblemy, i te podproblemy różne modele mogą e, radzić sobie e, różnie. I teraz coś w tym projekcie. A właśnie w tym projekcie, jeżeli chodzi o monitoring, wezwaniem tak naprawdę była to, żeby zdefiniować taki liderboard. I teraz, jak to się robi? No robi się od końca, czyli co my tak naprawdę chcemy osiągnąć? Skąd my się dowiemy, że jest dobrze, tak? Albo też w drugą stronę, skąd my się dowiemy, że jest źle, nie? I wtedy po prostu sobie przewracasz do góry nogami i już masz, jak będzie dobrze, chociaż tam też są pewne gwiazdki. I z tym leaderboardem w tym przypadku to już nie jest takie łatwe. I teraz zwróć uwagę, że w tym projekcie ja w ogóle nie pytam, jaką bazę, w którą on użyć, albo czy czyn będzie mi przydatny. No nie, to w ogóle nie ma to pytanie. W ogóle najpierw trzeba zrozumieć, co my chcemy zrobić i jak będziemy mieszać jakoś. czy mamy dane, jak te dane poukładamy, w jakiej postaci ich mamy, czy mamy jakieś takie dane, które mają specyficzną strukturę. To są najważniejsze rzeczy. Dobra, idziemy do przykładu numer dwa, jeżeli chodzi o egzamin. W tym przypadku na tyle jest łatwiej, że to jest pewna struktura. bo egzamin z góry zakłada, że jest pewna lista pytań, które wydarzyły się wcześniej i mentalnie ta lista pytań może się delikatnie modyfikować, coś tam się zmienia, ale to jest takie... i teraz mówimy o egzaminie, w którym... Jest pytanie i cztery odpowiedzi, i jeszcze bardziej prosty przypadek, który można wziąć pod uwagę. I z punktu widzenia LLM to oczywiście jest znacznie łatwiej, no bo w tym przypadku jest pewien flow, czyli po prostu pewna struktura, którą ktoś tam zdefiniował. Tutaj pewne są też wyzwania, ale te wyzwania w sumie drogę też jest trochę na innym poziomie. Bo okazuje się, że te pytania też w sumie nie są takie łatwe, bo to, co ja sprawdziłem już, to, co zdążyłem przed. Ja też nagranie, czy no tam już a, pierwsze kroki były poczynione. No to jest tak, że ten problem, mimo tego, że nazywa się jakoś egzamin w konkretnej branży, no te pytania są różne. Czasem to pytanie bardziej arytmetyczne, czasem na logikę, czasem na pytanie rozpoznawanie jakichś takich dość skomplikowanych tabel, takie tabele, które mają nie tylko kolumny na ale takie zagnieżony tak, tak zwany, ten nested na główki, który no, nie jest tak łatwo sparsować, albo też jakieś tam dziwne znaczki są. I te pytania są o czymś różnych takich naturych, to znaczy pewne, pewne grupy kategorii, które mamy będą łatwiejsze, pewne będą trudniejsze, co też ciekawe, to co my w tym przypadku robimy jako pierwszy krok, to sprawdzimy, że nawet nie robiąc nic, czyli używamy sobie zwykły modele LM, dostępny na rynku i zamknięty, i otwarte, to sprawdzimy, na ile teraz sobie to poradzi. Na przykład w tym przypadku tam chodziło, powiedzmy, około 80% musi być poprawnych, żeby egzamin był zaliczony. Super, to sprawdźmy teraz, jak to jest. Czyli wrzucamy sobie pytania i patrzymy, jaka jest odpowiedź. I w ten sposób pojawi się taki bardzo prosty literboard, który jest naszym baseline. I drugie pytanie, które jest, na ile będzie nam łatwiej. Zarządzać tą deltą. Załóżmy, że mamy jakiś tam poziom, nie wiem, 50%, 55%, może trochę więcej, trochę mniej. Też zobaczymy, na których pytania, bo to, co zrobimy właściwie, to będą dwie kategorie. Pierwsze to modele dostępne, a drugie to kategorie pytań. I wtedy też zobaczymy taką kolorową tabelę. Ja zresztą, jak my to zrobimy, a bardzo trzymam kciuki, żeby do wszystko to pięknie poszło, bo to nie wszystko od nas zależy, to będę starać się tym wszystkim dzielić, przynajmniej jeden z tych projektów chciałbym pokazać na przykład, bo to jest zawsze trudniej wymyśleć coś podobnego, zamiast wprost pokazać, jak to robimy i, i jak to działa. I wynikiem tego będzie to, że my zobaczymy, w których kategoriach, które pytania radzą sobie gorzej. Też myślę, że tam gdzieś na przykład bielikę sprawdzimy, no zobaczymy, jak to nam będzie się tam udało. Natomiast kolejnym krokiem jest to, na ile będzie nam łatwe usprawnić tą deltę. Czyli na przykład mieliśmy tam 50%, a chcemy 80%. I to wcale nie jest takie łatwe. Może się okazać, że w pewnych przypadkach, Nakładanie kolejnych 5-10% może być bardzo problematyczne. W szczególności, kiedy jesteśmy coraz bliżej 100%. I może też się okazać, że właśnie do 80% dość będzie w miarę łatwa, ale już dalej, a już dalej też będzie duży problem. I to jest taki przykład, który postaram się gdzieś na link znaleźć, który był związany z. Było takie zadanie związane z matematyką, a właściwie tam było zadanie związane z olimpiadą i. Polegało to zdanie na tym, żeby różne ludzie na tym świecie zaawansowani, byli w stanie to jakoś tam usprawnić. No i okazało się, że długo tam się męczyli, ale naprawić nawet jeden czy kilka przypadków, poza tymi, co umiał ten model po prostu out the box, czyli po prostu tak myślnie, nie było takie łatwe. Czyli ta delta czasem jest dość problematyczna. To jest też ważne, że jest pewien poziom, który jest dostępny tu i teraz i dokładanie nowych może być nie takie łatwe. I tutaj oczywiście może przyjść do głowy, że być może dostawca, czy na przykład tych zamkniętych modeli, będzie w stanie z czy ten model będzie lepiej, może tak być, może tak nie być. Ale też to kontrolowanie, jeżeli chodzi o, o tę wiedzę, że na przykład ten model w tej chwili tą wiedzę posiada, to też jest dość problematyczne, bo jeżeli używasz tylko bazowe rozwiązania, i tylko na tym się opierasz, то є теж пуапки. Я викликав тема це якісь там порушити певні особи. Але проблем, які маєш, на отак уживаєш собі API до OpenAI. Наприклад, такі GPT-4, які на версії, там є хіба 4 або 5 таких передаток, які там подають. А тобі проблем, які є, коли уживаєш на отак саму назву моделі, то нікті просто не гарантує, що там посподом є сам модель фізичний. І то, ну, то генерує певні проблеми. Чи де-факто своє розв'язання a pierwsze na cudzym rozwiązaniu, które nie gwarantuje się jednoznacznie, że ta wiedza będzie tam w ten czy sposób zachowana. To, co ja bardziej polecam, to jednak iść w tą stronę, kiedy LLM traktujemy jako pewne narzędzia, ale to know-how trzymamy u siebie. Tak układamy dane, aby faktycznie te rozwiązania działały z różnymi też modeliami. Dobra, teraz dojdziemy się do trzeciego problemu. Trzeci problem związany bardziej jest z helpdeskiem. W tym przypadku było tak, że mamy różne systemy, te systemy też są gdzieś tam różne dostępy, nie wszędzie, nie wszędzie tam każdy ma dostęp, więc problem pojawił się taki, że niby mamy dane, ale wyciągnąć dane nie jest tak łatwe. Co prawda już pewne rzeczy powstały, jeżeli chodzi o wyciągnięcie tych danych, czyli to, co my zrobiliśmy, to ja powiedziałem tak, skupmy się przynajmniej na mniejszym wycinku, czyli zróbmy przynajmniej ma malutki kawałek czegoś, nie Będziemy rozwiązywać cały świat naraz. Gryźmy takie słonie po kawałku i zróbmy przynajmniej, jak mówimy o jakiś mniejszy obszar, taki, który, do który mamy dostęp e, danych tu i teraz. No i faktycznie to całkiem pięknie nam tam poszło. Było tam szereg wyzwań, żeby to ogarnąć, ale było całkiem no, fajnie do przodu. I teraz wyzwanie, które było dalej, to też w jaki sposób będziemy oceniać, że to jest dobrze. Tutaj jest ważne zaangażować eksperta. Ten ekspert jest potrzebny z różnych stron. Z jednej strony, początku taki ekspert pomaga nam przygotować tak zwane trójki, mówiąc trójką, to mam na myśli, że jest takie pytanie, jest taki kontekst, czyli jak on informację chcemy pozyskać, aby móc na to pytanie odpowiedzieć. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że patrząc na ten kontekst jako człowiek, czyli patrzyć te pytania przeczytasz ten kontekst, czy ta, taką treść, którą tam dostarczamy do modelu LM, to ty jako człowiek też będziesz w stanie to pytanie odpowiedzieć, no i trzecia kolumna to jest, to jest odpowiedź. Po no i taki ekspert nam pomaga najpierw zbudować te trójki, a inna rzecz, która później jest, to później jak model odpowiada, pomaga nam to zinterpretować. No bo teraz mówimy o konkretnym problemie, no to różnie to było w tych problemach, tak? Czy na przykład e, czasem jest tak, że czytasz odpowiedź i chyba jest OK, ale ekspert on powiedzieć, nie, nie okej. Okay, ale to też jest fajnie, żeby nie było tylko. Nie, jest źle, bo, bo to jest za mało. ale fajnie było, żeby on powiedział, słuchajcie, w tym przypadku to i to brzmia całkiem spoko, ale na przykład to jest takie niejednoznaczne, to jest taki dość, e, źle to napisał. I napisał to źle dlatego, że, i pokazuje na przykład taką instrukcję, na przykład tutaj w tym akapicie jest powiedziane o tym inaczej. I on prawdopodobnie albo to zgubił, albo to źle zinterpretował, czy jakaś taka informacja zwrotna. I teraz zwróć uwagę, jaka jest ważna rzecz, i to akurat mi jest jakbym... Pytanie, które do mnie doczierają, będę zrozumienia, co jest niezrozumiałe. Po zobacz, standardowe rozwiązanie. Zwykle myślę так, się tak. Takie standardowe mainstreamowe rozwiązanie, które mnie mówi totalnie nie, i tłumaczy dlaczego. Bo tam myślisz taki sposób, że jest tutaj zbiór danych. Tutaj mamy jakiś model LOM i tutaj jakaś bazy wykorowała pod spodem i sobie wciągamy taki duży worek, coś tam się mieli, mieli, mieli i mamy rozwiązanie, prawda? Tak się myśli. Tak, ja proponuję myśleć o tym, jeżeli chodzi o produkcję. to w ten sposób. Tutaj mamy dane, pierwsza rzecz. Tutaj mamy eksperta, który jest w stanie przygotować najbardziej polarne pytania, podpowiedzieć, w których miejscach jest odpowiedź na te pytania, wprost wskazać, zbudować tak on ma wiedzy. I trzecia rzecz to przygotować wprost odpowiedź. I wtedy na przykład taki człowiek przygotowuje 10, ewentualnie 50 takich wierszy. I to jest początek. I zwykle tutaj się mówi, no dobra, dobra, ale takich pytań mam mnóstwo, nie wiem tysiąc, sto tysięcy, milion, przecież człowiek nie jest w stanie tego udźwignąć totalnie manualnie. Ja mówię, okej, okay, to jest prawda, nie jest w stanie, ale w pierwszym kroku my robimy to manualne, aby lepiej zrozumieć natury danych, takie przykłady, prawdziwe, soczysty przykłady i też zrozumieć, w których miejscach się mylimy. I w kolejnych krokach zaczynamy coraz bardziej automatyzować i wtedy ekspert już nie przygotowuje wszystko manualne, ale nadal sprawdza. I im dalej idziemy do przodu, tym bardziej się rozpędzamy i tym mniej jest pracy manualnej. Czyli innymi słowy można powiedzieć tak, że skalujemy wtedy, kiedy mamy coś mniejszego, co działa. Jeżeli nie mamy takiego czegoś mniejszego, co działa dobrze, to co, my, co właściwie będziemy skalować? <laughs> to jest dobre pytanie. No bo jeżeli masz coś malutkiego, co nie działa i zaczniesz to skalować, co dostaniesz? Dostaniesz... Dużo błędów na dużą skalę, <laughs> a tego pewnie nie chcesz, prawda? No bo w szczególności jak chodzi o prawdziwe budżety, pieniędzy, to jest takie zbyt ryzykowne. Dobra, to dochodzimy już bliżej do końca. Spróbujmy sobie podsumować przynajmniej pewne rzeczy, które dzisiaj wybrzmiały i co jest najważniejsze. W sumie no, takie przygotowałem pytania, na które, pytanie, które gdzieś tam do mnie docierały i postaram się je przeczytać, żeby też odpowiedzieć. Pytanie takie pierwsze. Swoją drogą, jeżeli masz pytanie, to koniecznie dawaj mi znać. Jak widzisz, wszystkie interakcje, które tu się odbywają, kiedy z kimś rozmawiam albo coś słyszę, no to wszystko mnie inspiruje, o tym chodzę, myślę, rozważam. Ja tym żyję właściwie, dlatego to mi jest ważne. I jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało napisz albo w komentarzu, albo też mailem, wyśle, bo jakkolwiek jest wygodniej. No bo prawdopodobnie kolejny odcinek albo któryś tam może się pojawić właśnie na podstawie tego pytania. I teraz tak, takie rzeczy, takie, które chciałam sobie gdzieś na koniec jeszcze raz powtórzyć, powiedzieć. E, tak. Jakie są najczęstsze błędy firm, które próbują wdrożyć AI? Jaki mają główny mit? Otóż, najczęstszy błęd, albo takie pułapki, to jest narzędzie. I ja wiem, że to brzmi teraz trochę dziwnie, i możecie się wydawać, że u nas jest inaczej, ale. Bo ja sobie wyobrażam w głowie te wszystkie spotkania, które już miałem, rozmawiałam, bo to ja pytam, jak wy to robicie, co używacie, albo tam ktoś mnie pyta, którą ty bazę masz, w on, a czy używasz też long chain, no to ja po prostu widzę, że te narzędzie na poziomie implementacji. Być może na, na poziomie liderskim jest inaczej, ale to jest coś innego, nie? Bo mówimy teraz na poziomie realizacji. Na poziomie realizacji niestety w tej chwili na tyle wkroczyło w mainstreamie to rozumienie, że mamy long Mamy... Uh bazy wektorowe, no to po prostu I teraz ja nie mówię, że chcę to wszystko przekreślić, ja nie walczę z narzędziami. narzędzie mogą być przydatne. Ja sobie na przykład powiem tak, ja lubię longchain z tego powodu, bo dla mnie to jest taka piaskownica. Tam naprawdę tak duży pomysł różnych było sprawdzona, wszystko jest pięknie, natomiast ja osobiście nie wdrażam rozwiązania partner longchain, bo to jest tak zwany overhead, bo tak jest znacznie więcej i znacznie bardziej skomplikowany system niż je ja potrzebuję i tracę kontrolę. Więc jeżeli jest jakieś narzędzie, które mnie psuje, контролювання систему a jak chcę wziąć odpowiedzialność za to, no to ja tego nie będę robić. Natomiast sam longchain też ma wiele pozytywnych rzeczy, w szczególności, jak powiedziałem, jeżeli chodzi o prototypowanie i e, sprawdzenie, jakie są ciekawostki. No, jako przykład, jeżeli nie wiesz, jakie bazy wektorowe istnieją na świecie, no to wchodzisz do longchaina i patrz, jaki ma konektory, czyli z którym bazami może współpracować. No i już masz szybką odpowiedź. Czyli to jest taka fajna pieskawnica e, do eksperymentów i one faktycznie tak powstały. Jeżeli cofniesz się w czasie, no to pojawiły się e, chat GPT i teraz... Була така потреба від бізнесу вже почати якось щось використовувати. Ну то LangChain ще нарожив таким chaotycznym świecie. I w tym chaotycznym świecie nie było za bardzo konkretnych, w którą stronę biec, żeby to wszystko poukładać, więc robili rzeczy, sprawdzali, układali i też robili takie narzędzie, którego można robić szybko prototypy. No bo to jest wygodne, takie było zapytanie, że jak możemy tam coś sprawdzić. I fajnie, tylko jak zrobimy ten prototyp, to później jest to łatwo go tak wdrożyć. I teraz to samo bazy wektorowe. To bazy, które mogą być przydatne, to nawet bardzo. Natomiast jak zaczynasz od tych baz wektorowych, no to nie jest fajnie. Bo tak naprawdę najpierw trzeba zdefiniować, co ja chcę zrobić, czy ja mam dane, jak to jest pokładane, czy mam tego eksperta na pokładzie, który e, będzie mi interpretować, czy to na przykład, odpowiedzi i tak dalej. Jeżeli to wszystko mam spełnione, to być może później właśnie pojawi się baza wektorowa. Ale to też nie jest jedyne rozwiązanie. Więc tak mogę to określić, jeżeli chodzi o e, rzeczy związane z metami. Teraz, e, jakie są najważniejsze wyzwania związane z modelami LLM przy wyposażaniu je na produkcję? Największe wyzwanie. Największe wyzwanie jest takie, że za dużo się deleguje na model LLM. <laughs> Uważasz, albo ma takie wrażenie, taka iluzja, bo to jest wygodne, że jest sobie piękne pudło, czarne pudło, które już ma rozwiązania. My tylko musimy go zapytać i już dostajemy tę odpowiedź. I to pudło, ten model LLM, faktycznie potrafi takie odpowiedzi dawać. Natomiast jeżeli przekazujesz całą odpowiedzialność na ten model, to co wtedy kontrolujesz? А як зробиш аудит? А в які способи будеш направити конкретні бренди? Тут ти появиш ще мноство внесків. І зараз від тебе залежить, що хочеш зробити, якщо ходить розв'язання. Маш ти вахлюєш можливості. Можеш спробувати і чекати на момент, коли модель LLM потрапить на твої всі проблеми, і приказати тон e, саунд-мост до моделю, і ти будеш тільки таким малютким оператором, Który tylko pyta o ten model, jest totalnie uzależniony, totalnie. A jak coś nie działa, no to siedzisz i milczysz. No bo co możesz zrobić? Zadzwonisz Altmana z OpenAI i powiesz, że tutaj coś się nie działa? No, coś takiego chyba nie przejdzie, nie? I to jest jedna skrajność. A druga to jest bardziej w kierunku, że totalnie robisz wszystko od zero, Tak też nie chcemy. Więc chcę mówić bardziej po środku. I to jest w ogóle to, co próbuję powiedzieć przez cały czas. Ja nie mówię nie wszystkiemu. Ja mówię to, że jest zdrowy rozsądek, i trzeba to zrównoważyć, po prostu wykorzystywać pewną moc technologiczną, która jest dostępna. Ale brać odpowiedzialność za te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. To całe nasze know-how. W tym przypadku nasze know-how może polegać na tym, że mamy dane, które pięknie sobie postrukturyzowaliśmy, w taki sposób, żeby łatwo wyciągać właściwe informacje tu i teraz, które są potrzebne, żeby odpowiedzieć na postawione pytania. I to dostarczamy do modelu LLM i on odpowiada. Ten model LM może być albo zamknięty, albo otwarty. I w ogóle idealnie byłoby tak zrobić, że nieważne, który jest model LLM, że najwięcej pracy i tak jest wykonane na innej warstwie. No to wtedy w ogóle nie jesteśmy uzależnieni, bo jeżeli jesteśmy wprost uzależnieni od opony jaj... To jest totalny wanderlock. Tego chyba nie chcesz mieć, prawda? I tam jest kilka jeszcze innych rzeczy, których też nie chcesz mieć propos kontrolowalności, oddetowalności, i tak dalej. A teraz pomyśl inną perspektywę, że tak naprawdę robisz najwięcej wysiłku, tak, żeby te dany pięknie poukładać po swojemu, żeby później to pytanie odpowiedzieć. Masz swoje własne leaderboardy, a modele LLM po prostu wybierz takie, których chcesz. Albo on zamknięte, albo też otwarte. Zresztą mam teraz osobne szkolenie wprost, jak się wdraży modeli LLM na swoich zasadach, czyli wykorzystujesz już modele otwarte, które. I можеш собі урухомити на своєму сервері, навіть на своїх власних GPU, або винаймуєш GPU, там урухаміш. Тобто ти вон так круто теж пінкніші, вон чи з тими засадами бізнесовими, коли хочеш мати контроль над своїм бізнесом, над своїм розв'язанням і теж брати за це відповідальність. Бо ти мати всі детальності і так далі, тут і десь входом в гри. І таке ще питання. Які практичні вказівки мам, тут теж питав, маєш для мене, аби вдрожити AI в моїй фірмі? No to jest wiele, ale w sumie powiedziałem najważniejsze. Teraz e, może powtórzę, żeby też to było takie zrozumiałe. Skup się na danych. Naprawdę skup się na danych, co najmniej 50 albo 80% pracy wykonuje się na poziomie danych. I kiedy mówisz, że skup się na danych, to wcale nie oznacza, że masz tym, z tym się zgodzić na poziomie konceptualnym, bo to też by się przydało, ale chodzi o realizację, że faktycznie na poziomie materialnym, gdzieś tam zaczną się tworzyć pewne kawałki informacji w taki sposób, żeby później było łatwiej nam wyciągnąć właściwą informację. I tutaj tak mówimy, to nie jest łatwe, to jest trudne, to jest wyzwanie. To jest właśnie. Wszystko się rozbije o to. Jeżeli ktoś zrobi to dobrze, to później on nawet może wziąć gorszy model LM i mieć lepsze rozwiązania, aż nawet tak. To na tyle jest ważne, na tyle jest istotne. Więc e, skup się na danych, po pierwszej jakości danych, później na tym, jak dane strukturyzować, czy to zapisywać w jakiejś bazie danych, czy może jakieś jakichś folderach, plikach, czy może jeszcze jakoś inaczej, żeby później łatwiej było znaleźć właściwą informacje, też w jaki sposób będziesz aktualizować dane, bo to będzie gdzieś tam się aktualizować, plus też w jaki sposób zarządzać dostępami, bo to co mówimy o tych że na przykład zarząd ma dostęp do jednych informacji, ktoś inny ma do drugiej informacji, no w tym przypadku to jest w miarę łatwo, bo wystarczy tam e, gdzieś tam dodawać, nie tagi, nie tagi, cokolwiek, jakieś tam role e, i już wiedzieć, co taką informację możesz dostarczyć, czy, czy nie możesz. Kolejna rzecz bardzo ważna to leaderboardy. Nie ufaj e, takim leaderboardom ogólnym, Arena Leaderboard lub podobnym. Na ten moment Arena Leaderboard jest w sumie najlepszym leaderboardem, jeżeli chodzi o takie ogólne porównanie i faktycznie ja tam często zaglądam, bo jak chcesz się porównać, miary ogólne, ale w prawdziwym, biznesie, w prawdziwym biznesie, jak sobie zrobisz swój własny leaderboard, naprawdę będziesz zaskoczony, które modele ci będą wysokie. Naprawdę, to nie będzie to wcale oczywiste, taki jeden do jednego, że skoro w arenie leaderboard mamy top 10 takie, to jak uruchomisz na konkretnie twój problem i dobrze zdefiniowane odpowiedzi i porównanie, to możesz porównać te same modele, to zobaczysz, że ranking będzie inny. Zobaczysz, jak Jest Może być pewne, że będzie, ranking będzie inny. Mało tego, te problemy, które masz, to co tłumaczyłem przedtem, oni mają też właściwie podproblemy. I może się okazać, że w pewnych problemach ranking jest jeden, a w innych inny. Czyli właściwie to oznacza, że masz taką tabelę. Na przykład w wierszach masz poszczególne modele, a w kolumnach masz poszczególne, powiedzmy, kategorie problemu, albo takie podproblemy, które próbujesz rozwiązać. I załóżmy, że kolorujesz to tam w zależności od procentu, tam czegokolwiek. To, to będzie mi dawało tak dość. Kolorowe, któryś tam model lepiej, któryś tam model gorzej, to ciekawe, że też czasem te mniejsze modeli potrafią całkiem fajnie rozwiązywać te problemy, który które mamy. To, to też jest właśnie ważne. I teraz, jeżeli zadbasz o dane, zadbasz o Leaderboard, to naprawdę zwiększasz znaczące szanse, że również ci się uda, wdrożyć taki model, który będzie wartościowy, do którego będzie zaufanie, na którym będziesz mieć kontrolę, audytowalność i w razie czego ktoś później tak. Będziesz w stanie to naprawić. I zwróć uwagę, że jak teraz to na końcu, na co warto zwrócić uwagę, ja w ogóle nie mówiłem o embedingach, o bazie wektorowej, ja w ogóle nie mówię o LangChini lub podobnych. Tam tak naprawdę może być coś mniejszego, może być tam czysty Python, cokolwiek. To jest taka rzecz drugorzędna. Jeżeli zadbasz o te rzeczy fundamentalne, to te rzeczy, takie przy okazji narzędziowe, też zadbasz w ten czy inny sposób. To akurat nie jest tam wszystkie najtrudniejsze. Bardzo jestem ciekaw, co o tym wszystkim myślisz, czy już udało się cię oparzyć, tak mówię, z pokorą, ale tak się uśmiecham w tym sensie, że to jest też fajne doświadczenie, bo wtedy, bo ludzie często nie doceniają tego, co, o czym ja mówię, dopóki to się nie wydarzyło. To jest normalne, tak, tak jak ludzie żyją, dopóki u nas to nie zabolało, a lepiej tak bardzo, to, no to chłopak coś tam gada, niech sobie gada jest dobrze, a kiedy już zaboli, to wtedy, no, ma rację, dobrze, dobrze mówię, słuchajcie go. Więc ciekawy jestem, czy u ciebie to już się wydarzyło, podziel się proszę, napisz w komentarzu, jeżeli możesz też pod jakiś przykład, kontekst, co u Ciebie bardziej się sprawdza, co mniej się sprawdza, z którymi rzeczami najbardziej się zgadzasz, a które rzeczy według Ciebie są takie pod znakiem dyskusji, to jest fajne, żeby właśnie rozpocząć dyskusję, podyskutować. Ja też dzięki temu zbieram kolejne informacje i przygotowuję, inspiruję się kolejne odcinki, żeby lepiej podpowiedzieć, jak my to robimy w tej Też przypominam, że jeżeli chodzi o takie bardziej praktyczne rzeczy, żeby. Zanurz się w szczegółiki, obserwuj kursy, które mam, bo tam wprost pokazuję. No, bo te rzeczy, które teraz powiedziałam, owszem, troszkę to trwało, ale to, to żeby wejść w pełne szczegółiki, to trzeba byłoby zaangażować się przez kilka tygodni i przerobić pewne, e, pewne przykłady, zaczynając od tego, jak takie modele się wdrażają, ale też jakie są przykłady, jeżeli chodzi o rak. I na koniec mam do ciebie taką jedną prośbę. Bardzo proszę poleć przynajmniej jednej osobie ten odcinek, bo jestem pewny, że masz do czynienia z nami taką jedną osobą, może nawet więcej, również e, Zachęcam Ciebie, aby podzielić się wewnątrz swojej organizacji, będziesz wtedy innowatorem, albo rozpoczniesz transformację wewnątrz, a to jest taki bardzo fajny punkt zaczepienia, bo ja wiem, że różnie to było w organizacjach, i czasem jest potrzebna taka strona zewnętrzna, powiedzmy neutralna, która o czymś mówi. I nawet jeżeli nie zgadzacie się ze wszystkim, to sam punkt zaczepienia jest fajny, pod tym względem, że możecie porozmawiać, no z tym się zgadzam, z tym nie porozmawiajmy, porozważajmy. I dzięki temu myślę, że e, wiele mogą z tego skorzystać. Myślę, że to byłoby tyle. Bardzo dziękuję za wspólny specjalny czas. Czekam na informacje zwrotne od Ciebie. A po swojej stronie będę dalej się starać szerzyć wiedzę, jak robi się LM w praktyczny sposób albo jak też robi się klasyczne nie maszynowo. Obserwuj za moimi instytutami, Staram się naprawdę angażować, tak jak powiedziałem przedtem, no, świat ML na tyle wciągnął mnie, że tym żyję i właściwie staram się wdrażać. Pomysły, które przychodzą do głowy, lub też, co też czasem robię, podrzucam pomysły do innych osób, czyli w ten sposób rozpraszam prędkość sprawdzania tych pomysłów, a potem zbieram informację zwrotną, żeby jeszcze być bardziej obezwładnionym tych tematów, co się sprawdza, co nie, co sprawdza się u mnie, co sprawdza się u innych, i potem tym wszystkim kiedyś to. Dobra, dzięki wielkie. Cześć, na razie.